będzie nią Kamila Kamiszka Wybrańczyk. Tu już widzimy naprawdę doświadczenie. Każdy z tych ciosów bardzo jadowity. Te kopnięcia bardzo mocne. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy będzie próbowała bić się w stójce z mistrzynią świata w boksie. A może jednak. No właśnie, tego żebym się spodziewał. Prowadzenie, dobra praca w parterze. Przejścia. I tak jest! Będzie duszonko. Bardzo dobrze. Kamilo, to chodź tu do mnie na sekundkę. Pozwolę sobie zapytać, bo jako pierwsza osoba tutaj dzisiaj zaprezentowałaś też więcej technik parterowych niż tylko ubicie i tak dalej. Czy jutro, no jeśli mogę cię zapytać, to cię zapytam, czy jutro planujesz się trzaskać w stójce z mistrzynią świata w boksie, czy jednak inna taktyka? Jak będzie trzeba, będę się trzaskać i w stójce, i w parterze. Dobrze. Surprise. Za chwileczkę wyjdzie tutaj twoja przeciwniczka się zaprezentować. Czy spodziewasz się, że ona także będzie coś pokazywała w parterze, czy jednak klasyczny boksik? Może pokazywać, no. Nie mam z tym problemu. Jakby moich 5 lat treningów nie przeskoczy na pewno. Czekamy w takim razie. Już jutro walka, a już za chwileczkę Ewa Brodnicka. Dziękujemy serdecznie, Kamiszka. Panie i panowie, przed wami Ewa Kleo Brodnicka! A tutaj będzie jeszcze coś innego. Skakaneczka. Kulturalnie. Chciałoby się powiedzieć Rocky w spódnicy, ale Rocky to obok niej nie jest. Odrobina walki z cieniem. Nie chciałbym być tym cieniem. Chwilka na przygotowanie. I teraz będą grzmoty. No co jak co, ale jednak mistrzyni świata w boksie widać. Widać po prostu w każdym tym ciosie. Widać lata doświadczenia, techniki. No i potężną siłę wiatru, zefiru przewracającego. Chodź tu Ewka, chodź na chwilkę. Jako pierwsza zaprezentowałaś tutaj coś poza też stricte walką, poskakałaś na skakance. Czy uważasz, że właśnie przewaga kondycyjna będzie tym, co jutro zadecyduje o twoim zwycięstwie? Na doświadczenie w stójce, wiesz, trening medialny jest po to, żeby trochę się tylko zaprezentować, żeby nie pokazywać za dużo. No właśnie, chciałem zapytać, bo tutaj widzieliśmy, że Kamiszka wyglądała naprawdę w tym treningu bardzo mocno. Czy wydaje ci się, że w momencie, kiedy ty będziesz na jej drodze, będzie żywy przeciwnik, ktoś to będzie oddawał, to historia będzie zupełnie inna? Oczywiście, że jest inna. Każdy walczy na tyle, na ile zawodnik i przeciwnik pozwoli, także wszystko pięknie wygląda na tarczy, ale już jutro tak nie będzie wyglądać łatwo. Ja na pewno jeszcze zarówno ciebie, jak i Kamiszkę poproszę podczas ważenia, bo jeszcze zamienimy parę słów. W tym momencie serdecznie ci dziękuję. Ewa Kleo Brodnicka! Przed wami Kamila Kamiszka Wybrańczyk! Wczoraj ping-ponga mnie ograła, mordo. Zobaczymy, czy w klatce tak mocna, jak w pingla. 61-400. 61-400. No i jest to druga osoba wyróżniona przez ciebie, jeśli chodzi o pokaz na media treningu. Także zobaczymy. A jej przeciwniczką będzie oczywiście Ewa Kleo Brodnicka. Uj, 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 uj. My
pytałeś, czy głos mi wysiada. Głos mi nie wysiada, ale serce trochę tak. To nie ja byłam Ewą. Czy coś w tym stylu? No. No właśnie, ona jest Ewą, bez wątpienia. 61 800. I wiemy, że tutaj na pewno jakby strój niewiele waży, więc to jest sama Ewa. No Ewo i Kamilo, prosimy. Do face to face'a. A te niteczki tak wyglądają, jakby miały puścić. Oby tak się stało. Malik, one mają oczy wyżej. Dla ciebie prezent, ty byłaś tak dla mnie szczodra, że dałaś mi ostatnio perfumę, więc ja mam coś, żeby ci lepiej rosły włosy, żebyś nie musiała sobie tam sztucznych dorabiać. To jest mój szampon, proszę bardzo, starczy ci naprawdę na bardzo długo. Bardzo się dziękuję, przyjmuję. Szczególnie jak będziesz sobie włosy rwała po przegranej. Wow! Rozumiem, że w trenera rzucasz swojego. Nie, podałam mu, żeby mi schował, wiesz. Coś słabo złapał. Generalnie jestem też dzisiaj Ewą z raju, która... No, wywalicie w kosmos. Zgładzi Kamilę za grzech pierworodny. Przyznaj się, że cię jara to. Słyszałam, że przecież cię jara. No nie, to jest, wyglądasz jak taka paprotka mała. Ta paprotka jutro tak cię ukąsi, że... Paprotki nie kąsają. Być może nie będziesz wiedziała, gdzie się obudzisz. Ale z paprotek, nie będziesz wiedziała, gdzie się obudzisz. Ale z paprotek wychodzą żmiki, nie martw się, nokaut nie boli, po prostu się obudzisz, wiesz. Pani Szpilkowo. Dobrze. Czekam na Ewa. Czekam, żeby... Jak ty się nazywasz? Z kim ja w ogóle walczę? Wiem, że chcesz być śmieszna, ale jesteś w tym momencie naprawdę żałosna. Wiesz, z kim walczę? Z Karłem. Mówi się osoba niskorosła. Obrażasz Karłów w tym momencie? Brawo. Nie. Ty obraziłaś mojego eksa, obraziłaś. Weszłaś na moje życie prywatne. Jest! Czyli to był jednak twój eks. Tak, ale dlaczego miałam się do tego nie przyznawać? Bo ostatnio na konferencji powiedziałaś, że ja 17 człowiekiem byłam, tylko że ja nie miałam publicznego związku tak jak ty, rozumiesz? I dotknęłaś moje prywatne życie, a ja twojego prywatnego nie dotknęłam. Tak? Więc za to jutro cię pokarcę. Co powiedziałaś ostatnio na konferencji? Że kto jest największym wiśniakiem w boksie zawodowym? Ale ty mnie wyzwałaś od wiśniaka. Ty mnie wyzwałaś. Powiedziałaś, że ja jestem... Powiedziałaś, że jestem klaunem w boksie, że jestem największym pośmiewiskiem. Jutro gwarantuję ci, to nie będzie dla ciebie przekaz. No dobra, w takim razie... Bardzo poważnie do tego podchodzę, uwierz mi. Mam nadzieję, że ty również... Mam nadzieję, że ty również do tego poważnie podeszłaś. Obiecuję ci. Ja ci również jutro obiecuję. No to czekamy do jutra. Czyli co, walczymy to o aktualnego, ja o byłego. Zajebiście. Drogie panie, po raz ostatni proszę was o face to face'a pełnego emocji. I za chwileczkę pozycja bokserska. Panie i panowie, Kamiszka i Ewa Brodnicka. Dla takich kobiet upadały imperia. Też mnie szukała, tak. Lądowała... Zus, ja też tak robiła ostatnio i porównujesz na glebie. Co ty porównujesz w ogóle rywalki? Widzisz, mówi, żeby nie poszła na glebę. Każdy tak mówi. No, dopóki ktoś nie dostanie mocnego ciosu, nie? Każdy tak mówi. I pozycja do widzów. No Malik, ty... Co sądzisz o tej walce, co sądzisz o tej wymianie, co sądzisz o wszystkim, co się tutaj wydarzyło? Mi się bardzo podoba ten strój. Oj tak, byczku, plus jeden. Dziękujemy serdecznie, Ewa Brodnicka, Kamiszka. No i jeżeli tak wygląda raj, to warto robić dobre rzeczy, warto być dobrym człowiekiem, tyle mogę powiedzieć.